26 listopada 2017 roku odbyło się otwarcie 22 miejsca na szlaku miejsc papieskich na ziemi chrzanowskiej. W kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Balinie odprawiono uroczystą, koncelebrowaną mszę świętą poprowadzoną przez księdza biskupa Damiana Moskusa. Papieskie szlaki przede wszystkim przypominają nam postać Ojca Świętego, ponieważ żył pośród nas, pełnił posługę biskupa, pozostawił w tym miejscu bardzo wiele swoich śladów. Myślę, że każdy, kto zatrzymuje się przy tablicy upamiętniającej pobyt Ojca Świętego, przy jego pomniku, czy natrafi na jego szlak, siłą rzeczy musi sobie przypomnieć również i słowa, które w kościele zostawiła, wypowiadane na wszystkich kontynentach, także i w Polsce podczas wszystkich pielgrzymek. Biskup wygłosił kazanie do wiernych i nawiązał w homilii do słów świętego Jana Pawła II. Jeżeli dziś pragniecie przyjąć Chrystusa, Króla wieków, za swego Pana, nie możecie zapomnieć o tej Jego stałej i wiecznej obecności. Żyjcie w obecności Chrystusa. Uczyńcie Go Panem każdej chwili waszej codzienności. Uczyńcie Go Panem waszej przyszłości. Po uroczystej mszy świętej, zgromadzeni w procesji wierni, przeszli pod obelisk papieski. Wśród przybyłych gości znalazł się poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Szlachetka, który odczytał list od prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Beaty Szydło. Pomnik przypominający o wizytacji kanoniczej parafii Chrystusa Króla w Balinie, dokonanej w 1975 roku przez w owym czasie księdza kardynała Karola Wojtyłę, wpisuje się w piękną tradycję utrwalania śladów świętego Jana Pawła II. Duchowo łączę się z uczestnikami uroczystości, zapewniając Państwa o mojej serdecznej pamięci. Zgodnie z zamysłem krakowskiej fundacji Szlaki Papieskie oraz starostwa powiatowego w Chrzanowie, oznakowanie wszystkich miejsc związanych ze świętym Janem Pawłem II stało się żywą tradycją. Biskup Damian Moskus dokonał poświęcenia 22 miejsca na szlaku miejsc papieskich na ziemi chrzanowskiej. Wicestarosta Krzysztof Kasperek złożył na ręce przedstawicieli Rady Parafialnej w Balinie akt powierzenia opieki nad miejscem papieskim w Balinie. Chyba powinniśmy być szczęśliwi, jak wielu nie ma takiej możliwości, bo będziemy stąpać po ziemi, po której kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu stąpał nasz największy rodak, obecnie święty. Jestem przekonany, że patrzy z góry na nas i jest dumny, że mógł być wśród nas. I wśród nas pozostanie na długie lata jako pamiątka po nim. Jest ten obelisk. Na uroczystości gościła również Urszula Własiuk, prezes Fundacji Szlaki Papieskie w Krakowie, która przekazała na ręce księdza proboszcza Krzysztofa Kozioła tablicę z mapą szlaku miejsc papieskich na ziemi chrzanowskiej. Przypomnijmy. Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził parafię Chrystusa Króla w Balinie jako metropolita krakowski 9 marca 1963 roku oraz 14 i 15 marca 1975 roku. Obelisk i krzyż pastorał papieski upamiętnia pobyt papieża Polaka w parafii w Balinie. Na terenie powiatu chrzanowskiego znajduje się 28 miejsc papieskiej obecności. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło w Mędkowie 2 kwietnia 2006 roku w rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II.